Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a przed wami już 50. odcinek zlevelowania całkowicie nowego konta w Fishing Planet. Jesteśmy na Weeping Willow, na którym dzisiaj pokażę wam miejscówki, moje ulubione, najlepsze, sprawdzone miejscówki na fajne, duże, unikatowe karpie. Miejscówki, przez które śmiało zapełnicie szybko siatkę. Będzie to krótki odcinek, bo nie będę wam pokazywał jak łowię. Pokażę wam miejscówki i po prostu w ramach tam szybkich, przyspieszonych przebitek, ewentualnie jakiegoś dużego okaza, jeśli będę wyciągał, to wam też pokażę, na jakiej miejscówce, jaki duży okaz się trafił. To jest, moi drodzy, już ostatni tak naprawdę odcinek na razie, na jakiś czas. Będziemy robili przerwę z tutaj Weeping Willow, z karpiami i z Anglią. I już na 58. levelu, który mam, będziemy już szli na Wyspę Niebieskich Krabów. Tak naprawdę muszę jeszcze około 150 tysięcy do 200 tysięcy zarobić, czyli parę siatek zapełnić, kupić motorówkę i śmiało lecimy na Wyspę Niebieskich Krabów, później jak najbardziej na Boliwię, na Sumy, no i wrócimy na 60, którymś może 4 czy 5 levelu, znów na karpie, już z haczykami 14.0 i oczywiście z owocami wszystkimi, które będą dostępne, także tu jak najbardziej wrócimy, a ja was moi drodzy zapraszam do oglądania najlepszych miejscówek, takich sprawdzonych. W przednim odcinku również, odnośnie Weeping Willow, robiliśmy eksperyment, gdzie łowiłem na dziko. Na totalnie, wiecie, nieznane miejscówki, szliśmy w nieznane, odkrywaliśmy na dziko totalne miejscówki. Jeżeli chcecie, żebym więcej takich odcinków nagrywał, być może z innych miejscówek, z innych łowisk, to też możecie to napisać w komentarzach. Czasem możemy taki eksperyment porobić, że odkrywamy totalnie nowe miejscówki, które nam wszystkim nie są znane, taka przygoda i pójście w nieznane, największe czeluści danego łowiska. A tymczasem dzisiaj przechodzimy do łowienia. Będziemy łowili, moi drodzy, od godziny 11. Ja ten czas sobie ustawiłem. Słoneczko, to jest według mnie najlepsza pogoda do pokazania wam tego, jak można wszystkie miejscówki przejść, bo każda miejscówka no inaczej oddaje o danej godzinie. To już mam sprawdzone. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od miejscówki, która nazywa się Jezioro Jaskiniowe. No i oczywiście tutaj na pomoście, czyli zobaczcie, tutaj się będziecie respili, tak pokazując wam, tutaj przy tej skale, tak? Będziecie się respili, no i musicie po prostu przejść tutaj na pomościek. Jak widzicie, mam tu cztery fajne markery na fajne okazy. No i tutaj sobie będę łowił, jeżeli coś fajnego się trafi, to zaraz przebitkę jakąś zobaczycie. No i moi drodzy, myślę, że godzina czasu gry, właściwie godzina i 20 minut, swój limit wykorzystaliśmy. Myślę, że miejscówka całkiem, jak widzicie, dobra. 227 kilo, czyli praktycznie połowę siatki mamy zapełnioną na jednym spocie. Oczywiście zwyklaki też tam jakieś 2 czy 3 wzięły, 2 czy 3 medale. Zresztą zaraz wam siatkę, moi drodzy, pokażę. My się już stąd zmywamy, bo pokazuję wam następną miejscówkę. Nie padły jakieś wielkie tutaj super, no zwykły karp. Oczywiście będziemy go oczywiście wypuszczali 3 medale, a tak zobaczcie, wpadło nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unikatów, z czego no nie są to jakieś wielkie unikaty, 2 po 26 kilo, 2 po 24, 2 po 23, ale spokojnie, na innym spocie przecież możemy zawsze zamieniać na większe i tak zawsze robię, więc nawet ten zwyklaczek tam się trafił, jednego chyba, który się trafił, nawet do siatki nie puściłem. Także my się już stąd zwijamy. I zapraszam was na kolejnego spota. I nie będzie to, co myślicie z poprzedniego odcinka. No tam już zwyklaki biorą, to niech sobie biorą. Moi drodzy, drugi spot. Jest taki trochę... Do drugiego spota mam dość mieszane uczucia, dlatego że to jest spot, który raz oddaje, a raz kompletnie nie oddaje. I to jest ten spot, jakbyście się obrócili do skały, przejdziecie po prostu na drugą stronę i tam z pomostu również łowicie. Nie próbowałem nigdy, moi drodzy, łowić tutaj z pomostu pod tą trzcinką. Możecie dać znać, czy próbowaliście, ale to nie jest odcinek, w którym będziemy próbowali czegoś niesprawdzonego. To jest odcinek, w którym robimy to, co jest już jak najbardziej sprawdzone. Mówimy, moi drodzy, o tym tutaj ostatnim pomoście. To jest ten ostatni pomost tutaj przy tym pięknym pomoście. I tutaj sobie rzucamy tak na... No tak gdzieś na 15 metrów, zaraz wam pokażę. Coś takiego. Maksymalnie 15 metrów. Trochę za blisko rzuciłem, ale blisko też rzucamy. To było tak z pamięci, bo ja teraz z pamięci, bo nie mam tu markerów. Jeszcze nie byłem na tym spocie.
na tym kącie maksymalnie 11 metrów. Źle powiedziałem, więc nie 15, tak 11, 12 metrów, moi drodzy, sobie rzucamy maksymalnie. Oczywiście pewnie jakieś markerki tutaj się zaraz pojawią. Co do tego spotu, tak jak mówię, on raz oddaje, a raz nie oddaje i tu nie ma żadnej reguły. Natomiast no pokazuję wam ten spot, bo jest to spot numer 2 w mojej liście. I teraz właśnie celem przy nagrywaniu tego odcinka będzie postawić tu jakieś fajne markery. Także tak jak tradycyjnie, jak coś fajnego się trafi, to zobaczycie to na przebitkach. I widzimy się na spocie numer 3 za chwilę. Jeszcze, moi drodzy, jedna ważna informacja, bo zapomniałem wam o tym powiedzieć przy poprzednim spocie, jak i przy tym. W każdym spocie nęcenie wykonuję. Wykonuję moją stałą zasadą. Mniej więcej to jest różnie. No, zależy sobie od mojego humoru, że tak powiem, mojej ochoty, bo generalnie to nęcenie mnie nudzi, jak chyba każdego i każdą z was. Na każdym spocie nęcę dokładnie tą samą zanętą. Robię to zazwyczaj w taki sposób, że normalnie teraz tego akurat nie zrobiłem, bo chciałem wam pokazać, gdzie rzucać wędki. Tak plus minus, natomiast robię tak, że rzucam 3 do 4 rakiet, czasem 5 w miejsce, gdzie będę rzucał wędki. Następnie wrzucam wędki, a następnie, kiedy już na wędkach coś tam się dzieje, to sobie donęcam. Pewnie widzieliście to na przebitkach, że ta cały czas rakieta była na bieżąco używana, no bo cały czas łowiłem w międzyczasie ryby. Według mnie ta metoda jest lepsza, bo nie musicie ciągle stać, nęcić, bo dużo jest takich teorii, że ludzie nęcą na początku, a później rzucają wędki. Mnie to nęcenie takie troszkę nudzi, więc wolę sobie donęcać, jak w międzyczasie mogę złowić rybę. Także to jest bardzo ważna informacja, łowimy w słońce i na zanęcie zawsze takiej samej w każdym spocie, żebyście nie myśleli, że te 225-27 kilo ryby tak wzięło się bez zanęty. Absolutnie nie, no niestety nęcić trzeba. Także zaraz może zobaczycie, co fajnego tutaj złowiłem, jeśli ten spot odda, bo on, jak widzicie, no jest dosyć taki tajemniczy i czasem po prostu kompletnie nie chce oddawać. No i dobra, moi drodzy, miejscówka numer 2. Myślę, że oddała całkiem, bo jak widzicie w siatce mamy 435 kilo ryby. No dzisiaj mnie zaskoczyła, bo oddała.
Mówiłem, że ta miejscówka raz oddaje, raz nie. Często, że, między innymi dlatego, że nie zawsze moi drodzy tutaj brały tak ładnie unikaty. Nie trafiły się jakieś olbrzymy. Jedyny taki dosyć sensowny to jest Carp Albinos 30 kilo, na którego markera właśnie postawiłem, a więc myślę, że całkiem spoko. No jak widzicie, no u nas w następnych miejscówkach już będziemy z siatki wypuszczali i może być tak, że będziemy mieli całą siatkę unikatów. To jest dopiero miejscówka numer 2. Myślę, że ta godzina popołudniowa będzie ok na miejscówkę pod wierzbą. Czyli powiem taki wniosek, że jeżeli o 11 zaczynamy na miejscówce, tam 11 czy 10 na miejscówce pierwszej jest git, tak samo, ale miejscówka numer 2, ta, na której teraz jesteśmy, ona no w godzinach tych południowych myślę, że najlepiej oddaje. Ja często łowiłem na tej miejscówce o wiele wcześniej i ona nie oddawała. Jeszcze mogę ją przetestować, oczywiście chmurę, ale tak będziemy już wracali tutaj na no, amurek na mucie, ale to już pewnie jakiś zwyklaczek lub medal. Moi drodzy, idziemy na miejscówkę numer 3. Schemat będzie taki sam. Zarzucam 3-4 rakiety z zanętą, wrzucam wędki i lecimy. A miejscówka oczywiście wam znana, no moja w ostatnim czasie ulubiona i myślę, że tam siądą jakieś fajne unikaty. Idziemy, moi drodzy, tym oto magicznym pomostem w stronę naszej magicznej wierzby. Tak, idziemy pod wierzbę. Miejscówka numer 3. Pokazuję wam specjalnie, jak tam dojść. Tędy jest moim zdaniem szybciej, niż byście mieli się respić na nowo. Także idziemy, moi drodzy, pod wierzbę. To jest moja trzecia miejscówka. Jak widzicie, nie ma zasady, bo mówi się, że 150 kilo ryby łowisz w unikatach, w medalach i przenosisz się na następną miejscówkę. Jak widzisz, ja po półtorej godziny byłem na każdej miejscówce i to całkiem bardzo, bardzo fajnie oddawało. Staniemy sobie tu obok kolegi, żeby go nie zasłaniać. Tu będzie nam wygodnie. Ja sobie zanęcę i widzimy się za chwilę, pewnie na przebitkach, jak będziecie widzieli, jak coś fajnego będę wyciągał. No i dobra, moi drodzy, spot numer 3. Myślę, że oddał fajnie, no pod wierzbą zawsze jest fajnie. Mieliśmy siatkę zapełnioną, powypuszczałem zwyklaki, powypuszczałem takie medale poniżej 14 kilo, dlatego ta siatka nie jest pełna, ale zrobiłem to tylko dlatego, że mam do pokazania jeszcze dwa spoty. Na jednym sobie połowie, pokażę wam wyniki, ostatni, piąty spot już będzie takim do pokazania. To jest te 5 spotów, na których się najczęściej obracam. Co do, moi drodzy, akurat dzisiejszego nagrania i tych przebitek. Tutaj widzicie, no te unikaty, które siadają, nie są jakieś kolosalne. Chyba największy do tej pory był 30 kilo. Albinos. Ja mam często takie wrażenie i nie wiem, czy wy też macie, że w realnym czasie, w realnych dniach, tak? Są takie dni, kiedy te ryby biorą fajnie na Fishing Planet, ale są takie dni, gdy macie tą samą pogodę, tą samą zanętę, robicie wszystko to samo mniej więcej, co wam się sprawdza, ale jest taki dzień w świecie realnym, w którym te ryby biorą zupełnie gorzej. I dziś myślę, że właśnie jest taki dzień, dlatego na tym nagraniu, na tych przebitkach, nie pokazałem wam 40, która mi siadła. Zobaczcie, mam masę markerów na fajne, unikatowe karpie, 36, 40 kilo. Często na odcinkach biliśmy rekordy, łowiliśmy rybkę dla widza, oczywiście unikatową, rekordową. Teraz to się nie dzieje, dziś widzę taki jakiś dzień, w którym te brania są po prostu gorsze. Nie wiem, mam wrażenie takie, że... Dajcie znać, czy wy też takie podobne wrażenie macie, bo już kilka osób o tym na łowisku pisało, że czasami tak po prostu jest. Idziemy w miejscówkę czwartą, którą znacie również, ale piąta miejscówka będzie, moi drodzy, niespodzianką, bo jej nie znacie. Tak jak drugiej miejscówki wam nie pokazywałem, nie byliśmy w odcinkach na niej, poznaliście ją właśnie w tym odcinku, tak miejscówkę numer 5 również poznacie w tym odcinku. To jest moim zdaniem najbardziej magiczna miejscówka, taka na wieczór. Koniec tego szczytu na godzinę nawet 17. Miejscówka numer 3 to, moi drodzy, będzie tutaj na tym stawie, który nazywa się jezioro Arbor. Jakkolwiek to się czyta, to jest tu, gdzie łowiliśmy karpia kolosa. Tych miejscówek tu pewnie jest znacznie więcej, ale my mamy taką jedną sprawdzoną, którą was zabiorę. Zanim zacznę łowić i w ogóle nęcić, wypuszczę z siatki, pokażę wam siatkę, wypuszczę z siatki jakieś tam ustalone ryby. Powiedzmy, kryteria są wszystko, co poniżej 15 kg wylatuje z siatki, abyście też mieli obraz. Na pewno tutaj tę siatkę zapełnimy, to już jest więcej jak pewne, bo to jest też bardzo oddająca miejscówka. Chociaż dzisiejszego dnia, no to może być różnie. I
tutaj sobie na pomościku, moi drodzy, staniemy. Miejscówka wam znana z nagrań. I też będziecie mieli przebitki, jak coś fajnego się trafi. Medalowy karp, 13 kg, tuż powoli nie ma czego wypuszczać z tej siatki, ale ustaliłem poniżej 15. No powiedzmy, aha, czyli tu mamy jeszcze tylko jednego medala i tu jest jeden medal, a generalnie, czyli trzy medale mamy w siatce, a reszta to są już same unikaty. No to może doprowadzimy do sytuacji, w której jestem gotów, słuchajcie, zaryzykować i te medale z siatki powypuszczać i zostawić same unikaty. I jestem w tym momencie w stanie zaryzykować, że do siatki będę wkładać same unikaty. Zobaczymy, jak to odda. W ogóle kasa super, 68 tysięcy, także no, 359 kilo, czyli mamy do złowienia tak około 150 kilo ryby. Ja robię zanętę, wrzucam wędki i widzimy się na przebitkach i na już ostatniej, piątej miejscówce. Także do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, mamy rekord, aż muszę markera postawić. Trudno, jedna ryba nam ucieknie. Dla widza mamy rekord, kochani. 44 kilo lustrzeń dla widza, moi drodzy. Ach, zaraz aż sprawdzimy w rankingu. Ja wiedziałem, słuchajcie, bo widzieliście to na przebitce na pewno.
Na wędce karpiowej, moi drodzy, miałem mocne branie i widziałem, że tam jest zwykły karp. I wiem, że te zwykłe karpie są bardzo waleczne i czasem im się nie opłaca, czasem lepiej go stracić z tej wędki. Ale w momencie, kiedy wziąłem, słuchajcie, do ręki wędkę gruntową, ja wiedziałem, że tam już jest coś grubego, moi drodzy. Ja już wiedziałem, że tam jest coś naprawdę, naprawdę grubego. I ta wędka tam pulsowała w każdą możliwą stronę, dlatego zrezygnowałem z tego karpia zwykłego na cześć tego olbrzyma. Moi drodzy, ta rybka była dla widza. W tradycji stało się zadość. Rybka dla widza. Rekord osobisty. 44 kilo. Unikat. Padł, siadł i siatka będzie pełna unikatów. A może jeszcze coś się trafi, bo jeszcze na tym spocie chwilę jestem. Jak widzicie, jeszcze nawet nie donęciłem tak naprawdę do końca. Także jeszcze na tym spocie chwilę tutaj spędzę i pokażę wam za chwilkę ostatni spot. No i moi drodzy, mamy już siatkę pełną unikatów, więc być może jakiegoś małego unikata jeszcze z tej siatki wypuszczę. Może na tej miejscówce, na którą teraz się udamy, coś jeszcze tam się uda złowić. Woda, aż żałuję, że nie mam, słuchajcie, teraz siatki. Naprawdę, żałuję, że nie mam siatki 700 kilo. Także moi drodzy, siatka pełna, już wam ją pokazuję. Padł unikat dla widza, kompletny unikat, więc z tradycji stało się zadość. Amur biały jest najmniejszy, więc w razie czego te dwa amury wypuścimy. No, trzy właściwie, bo no poniżej 20 kilo ewentualnie możemy unikaty. 96 tysięcy kasy. Pięknie, pięknie, pięknie. Będzie na udeczkę, ale unikatowy karp. Lustrzeń 44 kilo i to, moi drodzy, aż trzeba sprawdzić, czy to się mogło, moi drodzy, karp lustrzeń. 44 kilo złowiliśmy przecież, moi drodzy, 44,5 było, czyli gdzieś tak w granicach 13 pozycji będziemy. Jeszcze się nie zaktualizowało chyba. Jeszcze się nie... Tak czasami widzicie, to kijowo działa, to od razu was nie dopisuje. No, 44,3, także będziemy na 13 pozycji. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Słuchajcie, idziemy na ostatnią miejscówkę. No chyba, że jeszcze jakąś tu rybkę się wyciągnie, ale to tylko dla expa. Chociaż na tym expie mi teraz nie zależy, mi zależy na kasie, więc w razie czego na ostatniej miejscówce, moi drodzy, te poniżej 20 kilo unikaty z siatki wypuścimy i zobaczymy. Prawdopodobnie będzie 100 koła na siatce. Mówię, aż żałuję, że nie mamy siatki 700 kilo. No ale ją kupimy dopiero 700. Raczej 600 już nie będziemy kupowali. Raczej na tej 500 damy radę i nie ma sensu, moi drodzy, tutaj dalej się szczypać. Także ostatnia miejscówka, którą wam dziś pokażę. Jak widzicie, robimy to mniej więcej w takiej kolejności, nie? Wszystko. Ostatnia miejscówka idealna na wieczór. To jest, słuchajcie, miejscówka, na którą... No trochę jest trudno dojść. Musicie kawałek niestety przejść. Tak, to jest od tej strony. Idzie, bo tutaj szliśmy. Tak, 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 tak. No tutaj kawałek, moi drodzy, niestety będzie trzeba przejść. I tutaj będziemy musieli sobie markerem zaznaczyć, gdzie rzucać, ponieważ jeszcze tutaj też nie byłem. Tę miejscówkę właśnie wam pokazuję na tym kącie. Jeszcze na tej miejscówce nie byliście. Razem ze mną, ja też jeszcze tu nie łowiłem, a wiem, że miejscówka jest sprawdzona, bo często na niej łowiłem właśnie wieczorami, tak koło godziny 17, więc akurat z nęceniem to nam tutaj idealnie odda. Mijacie pierwszą wierzbę, mijacie drugą wierzbę i teraz ja będę musiał sobie, moi drodzy, na mapie pomóc, bo nie wiem, czy czasem tutaj nie było już... Tak, to jest już tutaj, moi drodzy, ja już jestem pewien, że to jest tutaj, dokładnie. Ale my byliśmy chyba bardziej na początku tej głębiny, więc za wierzbą idziemy jeszcze na jeden pomost. Bo byliśmy zawsze, kochani, na początku tej głębiny. Jeśli... O nie, tu nie łowiłem. Nie, 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 dobra, sorry, mój błąd, moi drodzy, zawsze łowiłem jednak tutaj. No widzicie, z pamięci idę. Tak, markery miałem z jednej strony wierzby i z drugiej, czyli tutaj na 100%, bo miejscówkę poznaję. Tylko słuchajcie, tu będę musiał sobie zaznaczyć markerem mniej więcej, gdzie rzucać, bo to było tak na tej głębince tutaj.
Dokładnie. I tam na tym wgłębieniu będziemy rzucać. Tak, to było na pewno tutaj. Jestem tego pewien, bo poznaję po tym, co jest przed nami. Także słuchajcie, ja sobie, żeby już było ciekawiej, żeby to wyzwanie podjąć, żebyście widzieli, co robię, to tak. Wszystko poniżej 20 kilo, zgodnie z obietnicą, wylatuje z siatki. I oczywiście do tej siatki nic... O, nawet jednego 20 kilo wyrzuciłem. No trudno, rozpędziłem się. I nic, moi drodzy, do tej siatki poniżej 20 kilo nie wleci. Stan siatki przed rozpoczęciem łowienia to jest niecałe 400 kilo, czyli mamy właściwie 100 kilo do złowienia. Ja zaczynam nęcić, zaczynam zrzucać wędki i się widzimy pewnie na przebitkach i na podsumowaniu siatki na końcu odcinka. No i w ten oto sposób, moi drodzy, kochani, mamy całą siatkę pełną unikatów. I tak jak mówiłem, żałuję, żałuję, że jeszcze nie mam siatki 700-kilogramowej, bo to naprawdę, to na tych czterech spotach, które wam pokazałem, znaczy na pięciu, ale na czterech spokojnie spotach, taką siatkę 700-kilogramową jesteście w stanie jak najbardziej zapełnić. I moi drodzy, no cofam te słowa, że dzisiejszy dzień nie oddaje. No nie, no powyżej 20, poniżej 20 kilo mamy do siatki nie wkładać, więc nie. Zobaczymy, może jeszcze coś się trafi na tym podnęceniu, więc ja tu jeszcze chwileczkę zostanę, żeby może wam coś jeszcze pokazać. Na 5 wędek oczywiście łowię. O, no dobra, już mi się kopci wszystko z wrażenia. Emocje, słuchajcie, niesamowite, ale po tym jak tutaj dwie 36 trafiłem, to myślę, że już nic wielkiego tutaj raczej nie siądzie, ale pokażę wam siatkę i sami zobaczycie i ocenicie, czy w miarę ten połów mój i pokazanie miejscówek był udany. Oczywiście siatkę wam pokażę, jakiś amurek, mam nadzieję, że nam się nie popsuł tak jak poprzedni karp. Ale poniżej 18 kilo to nara, znaczy powyżej 20. Amura dużego nie trafiliśmy w tym łowieniu, nie trafiliśmy żadnego amura 30. Trafiły się takie 18, nie wiem dlaczego. Ale na pewno nie jest tak, jak mówiłem wcześniej, że dzisiaj nie jest dzień na łowienie, bo jak widzicie, fajnie, fajnie one tutaj siadają. O 17 tutaj też fajnie oddają. I już jak widzę, połowę levelu prawie zapełniłem tym łowieniem. Czyli zaraz bije 59, się okaże. No jeszcze z zanętą mogę wam nagrać jeden odcinek, ale to mogę tu wrócić i kiedyś dograć, bo i tak zanim wy będziecie ten odcinek widzieli, to miną 2 tygodnie, bo słuchajcie... Dzisiaj publikowałem dopiero 30 odcinek, a tutaj jak widzicie jesteśmy już przy 50, także nawet 3 tygodnie. O, to już jakiś maluszek nam się trafił to. Ale myślę, że widz zadowolony z miejscówek, widz zadowolony z rekordów, które pobiliśmy i z rybki dla widza tej 44
kilogramowej. Także będę bardzo wdzięczny widzowi, jeśli zostawi łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, czy jeżeli widz będzie tak miły i udostępni całą playlistę z levelowaniem konta swoim znajomym, czy być może powie o tym ludziom. Fishing Planet, będzie mi bardzo miło, bo to, jak reagujecie na tę serię, jak komentujecie, jak witacie mnie życzliwie na łowisku, to mnie, moi drodzy, jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby odpowiadać na wasze pytania, aby nagrywać dla was te poradniki. Właśnie a propos pytań, jeżeli masz jakieś pytania, czy to związane z Weeping Willow, czy ogólne, śmiało pisz w komentarzu. Jest seria, w której dogrywam każdego dnia, staram się to zrobić na bieżąco, jeśli mam czas. Zależy, ile oczywiście bieżących odcinków nagrywam, bo ich nagrywam czasem po 5-6 dziennie, siedząc do późnej nocy, także dlatego bardzo, bardzo jest mi miło, jak to doceniacie, jak zostawiacie łapki w górę i komentarze, bo bardzo dużo serducha i pracy w to wkładam. A propos serii, jeżeli macie pytania, pytacie, ja nagrywam odcinek, w którym staram się na to pytanie po prostu dla widza odpowiedzieć. To jest taka seria dla widza, tak ją nazwałem. Także śmiało możecie pytać, może dotyczyć to Weeping Willow, ale to będzie na razie, moi drodzy, ostatni odcinek na jakiś czas. Na parę odcinków robimy pauzę, jeśli chodzi o karpie. Ja się będę żegnał z Weeping Willow i zobaczymy, czy już będziemy mieli wystarczającą liczbę kasy, czy jeszcze jedną siatkę zapełnię poza odcinkiem. I widzimy się w następnym odcinku, w którym już będziemy szli na Wyspę Niebieskich Krabów. Także troszkę zmiany, ale nie bójcie żaby, moi drodzy. Wrócimy, na pewno wrócimy na karpie z owocami, z mocniejszymi wędkami. Także będzie się działo jeszcze sporo. No cóż, ja bym musiał, moi drodzy, wam siatkę pokazać. Może nie będę wam pokazywał podsumowania dnia, bo jeszcze chciałbym tutaj, ale już raczej nic nie wyciągnę. Więc może dla widza pokażemy, a ja sobie już i tak zresztą będę musiał wyjść z łowiska, bo już mi się, no nie no, niby coś tam na upartego jeszcze bym sobie zanęcił, ale generalnie nie bardzo. Moja siatka wygląda tak, 97 tysięcy kasy za to dostanę, najmniejszy unikatowy karp 21 kilo, czy tam 21 albinos, takich maluszków też troszkę się nam trafiło, ale największe nasze dzisiejsze okazy to jest 44, 36, 35, 32, 30, czyli słuchajcie, 4, 5 karpi, które są, no 30 plus, to jest myślę dobry wynik. O, amur biały nam się 29 trafił, czyli aż takiej tragedii nie ma. Także, jak widzicie, coś tutaj połowiliśmy wieczorem, południe, najwięcej w południe i wieczorem też ładne siadły karpie. Także, no myślę, że tym akcentem mogę się, moi drodzy, z wami pożegnać. Nie trzeba mówić, ile expa za to wpłynęło, bo to też widać po pasku postępu. Wpłynęło go naprawdę, naprawdę sporo, mi się wydaje. Ja jeszcze pewnie jeden dzień na łowisku spędzę, żeby no, dopiąć tą kasę, bo wydaje mi się, że teraz jakbym wyszedł, to mi starczy tylko na kupienie motorówki, a motorówka to zdecydowanie za mało. Tam jeszcze muszę inne przygotowania zrobić na Wyspę Niebieskich Krabów. Czyżby na do widzenia jakaś fajna rybka dla widza? O nie, zbugowała się. Jeżeli to będzie unikat, to będzie to przykre, moi drodzy, bo nie lubię tego. No jest unikat, ale jest poniżej 20 kg, więc nie wpuszczamy do siatki, ale niech będzie, że unikat dla widza na zakończenie odcinka. Dobra, jeszcze sobie z 2-3 rybki tu wyciągnę, i dopóki jeszcze unikaty biorą. A z wami się, moi drodzy, żegnam i do zobaczenia. Oj, nie dadzą mi się pożegnać, bo biorą jedna za drugą. Także, moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku już na Wyspie Niebieskich Krabów. No i w odcinkach z serii dla widza, także do zobaczenia. No już zaczęły mi tu medalowe, ale zobaczcie, mieliśmy gdzieś tu na początku punkty, ten poziom levelu, tak, bo byliśmy ledwo na 58 i zobaczcie, ile nam weszło. Także jeszcze, jeżeli bym tak siatkę zapełnił raz i mamy 59 level, nawet nie wiem, czy przypadkiem, moi drodzy, bo tak niewiele brakuje, to nie wiem, czy przypadkiem też tego dzisiaj jeszcze nie zrobię, żeby już bić ten 59 level tu na tych karpiach, już poza odcinkiem i po prostu już wejść na Wyspę Niebieskich Krabów na 59 levelu, żeby więcej móc tam może coś kupić. Nie wiem, co tam nam się odblokowuje, ale zobaczymy. Dobra, ja się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.